Szanowni sprawiedliwi, wszyscy szanowni państwo, nasi goście, szanowni państwo, dla mnie to wielki zaszczyt, że mogę i w imieniu rządu, jako jego minister, ale również w imieniu Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej przekazać państwu wielki szacunek i moje pozdrowienie. Grupa parlamentarna to są ci parlamentarzyści, senatorowie i posłowie, którzy kierowani potrzebą i imperatywem wynikającej z tej wspólnej, dobrej, tysiącletniej historii Polaków i Żydów, starają się teraz, współcześnie, działać na rzecz dobrych relacji polsko-izraelskich i z diasporą żydowską, Żydami mieszkającymi w Polsce, ale również z państwem Izrael. Ta wspólna historia nas do czegoś zobowiązuje. Ja pochodzę z tej części Polski, o której Johnny Daniels mówił, skąd pochodził jego dziadek, w Dobrzyniu nad Wisłą. Niedaleko jest Kursk, o którym wspominał Hilik Bar, mój odpowiednik w Knesecie, przedstawiciel, przewodniczący grupy izraelsko-polskiej w Knesecie, w Parlamencie Izraela. Te dobre relacje zostały wystawione na wyjątkowo ciężką próbę w czasie II wojny światowej. Jesteśmy oskarżani o to, że wielu Polaków nie zdało egzaminu z człowieczeństwa. Tylko ten egzamin w tym kraju, w naszym kraju, był najtrudniejszy na świecie. Wiele osób o tym mówiło. Tu za podanie szklanki wody była natychmiastowa kara śmierci. Ale i dobro, i zło nie są bezpostaciowe, nie są anonimowe. Dobro ma twarz sprawiedliwych wśród narodów świata. Dobro ma waszą twarz. To dobro w ostateczności zatriumfowało. Ale również zło ma twarz konkretnych ludzi. Nie bezpostaciowe, czy też obciążające wszystkich w jakimkolwiek narodzie. Dlatego musimy podjąć wszystko, co jest możliwe. Badania naukowe, badania historyczne, upamiętnienie każdego z osobna tych, którzy czynili dobro i również wskazać tych, którzy może tego trudnego egzaminu nie zdali, a często może zło w nich zwyciężyło. Nie rozciągać odpowiedzialności, nie uogólniać, tylko też wskazać, jakie osoby, z jakich powodów, z jakich pobudek, z jakiego również strachu tak, a nie inaczej się zachowały. Jeżeli naszych relacji, tych bardzo dobrych relacji w tej chwili z państwem Izrael, relacji polsko-izraelskich, nie będziemy budowali na prawdzie, to takie sytuacje, jakie mają choćby ostatnio miejsce, wykorzystywanie naszych relacji do bieżącej polityki, do różnego rodzaju tych, które nie powinny mieć miejsca, wypowiedzi, to będzie nasze relacje psuło. Te dwa wielkie narody, które żyły ze sobą przez 1000 lat, tu na tej ziemi, zasługują na to, by relacje oprzeć na prawdzie, a nie na stereotypach i na kłamstwach. Ja chylę czoło przed wszystkimi i państwem tu obecnymi, i tymi tysiącami sprawiedliwych, a przecież, jak ojciec król powiedział, przecież wielu nigdy już nie odnajdziemy. Wielu z nich już nigdy z imienia, nazwiska nie poznamy. Wielu czyniło to nie po to, żeby o nich wspominać, tylko czynili to z najbardziej szlachetnych ludzkich pobudek. Nie było większego bohaterstwa, jak swoje życie oddać, jak nasz Chrystus o tym mówił.
Dlatego wszyscy sprawiedliwi zasługują na uznanie, szacunek, na nasz podziw, a nasze relacje, relacje polsko-izraelskie, relacje polsko-żydowskie, budujmy na prawdzie. Jestem przekonany, że prawda zwycięży, a nasze narody w pokoju będą budowały dobrą, obopólnie korzystną przyszłość. Wszystkiego dobrego.